Usłyszeliśmy tutaj na kongresie, tak, że w sumie nieważne, żeby być najlepszym, ważne, żeby być pierwszym. My staramy się te dwie historie łączyć ze sobą, tak? To znaczy być i pierwszym, i najlepszym. Mam nadzieję, że nam się to uda. W każdym razie dokładamy do tego bardzo wielu starań. Pytał Pan o blogi. Blogosfera to jest taka rzeczywiście nowość i taka przestrzeń w świecie internetowym, którą dedykujemy każdemu chętnemu na dobrą sprawę, tak? To znaczy tam się pojawiają oczywiście ludzie urzędu, prezydent, wiceprezydenci, dyrektorzy poszczególnych departamentów, kierownicy projektu, no wszyscy ci, którzy to miasto w jakikolwiek sposób współtworzą, ale to nie jest przestrzeń dedykowana tylko i wyłącznie ludziom urzędu. To jest również przestrzeń, w której mogą się pojawić wszyscy ci, którzy chcą się o tym mieście wypowiedzieć. Miejsce aktywiści, naukowcy, ludzie, którzy na przykład prowadzą jakieś knajpki we Wrocławiu i żeby było jasne, że to nie jest miejsce, w którym oni reklamują swoje miejsca, tylko to jest miejsce, w którym oni opowiadają na przykład o swojej pasji, tak? O pasji kulinarnej. To jest też przestrzeń dla tych, którzy krytykują miasto i którym się nie podobają pewne rozwiązania. Ale myślę, że jeżeli będziemy mieli taką przestrzeń, w której się będziemy wypowiadać na poszczególne tematy, no to będziemy mieli większą szansę poznać stanowisko osób, które je prezentują. Stąd właśnie blogi.wrocław.pl. Serdecznie zapraszam, jeżeli Państwo mają ochotę zobaczyć, jak to robimy we Wrocławiu, poczytać będzie nam bardzo miło. A druga rzecz to otwarte dane. Tak? Otwarte dane to są takie... To jest też taki projekt, który do tej pory gdzieś tam leżał w biurkach urzędników. Tak? To są dane, które na dobrą sprawę w żaden sposób nie są chronione ani danymi osobowymi, ani innymi przepisami o ochronie danych osobowych, a mogą być bardzo przydatne mieszkańcom Wrocławia, czyli na przykład rozkład jazdy autobusów, tak? Na podstawie tych danych, które my zamieścimy na Open Data, na przykład studenci mogą tworzyć aplikacje, tak? Mamy też na przykład, spis wszystkich jednostek edukacyjnych, które znajdują się na terenie Wrocławia. Nie wiem, w jaki sposób wrocławianie mogą to wykorzystać, ale jeżeli tylko będą mogli sięgnąć po dane, które leżą, będzie nam bardzo miło.